Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. Dzisiaj mamy środę, 1 maja, godzina 6. Ja już jestem przy Gołębniku. Dzisiaj lecimy kolejny lot konkursowy z tej samej miejscowości, z miejscowości Sława. Wczoraj zakoszowałem 50 gołąbków, tydzień temu były 53 sztuki, 3 sztuk nadal nie ma. Mój pupil też nie doleciał niestety, gdzieś tam dalej liczę, że się do mnie tutaj doczłapie. No jak to u hodowców, adrenalina już nie pozwala spać. Dzień wolny, człowiek mógłby trochę pospać, to już od 5 rano nie idzie spać. No idę gołębniki, poogarniam, no i czekamy. Myślę, że około godzinki 7 te gołębie powinny wystartować. W sumie pogoda już jest, zaraz wam pokażę. Panska, ani chmurki na niebie. Słoneczko świeci, na chwilę obecną mamy 15 stopni. Także ekstra. Ja idę poogarniam sobie gołębniki, przygotuję wszystko, posprzątam troszkę, pomimo że wczoraj też miały sprzątane, ale jeszcze trochę im tutaj ogarnę, żeby miały czyściutko na przylot, karmę naszykuję, wodę. No i będziemy czekać, zobaczymy co to się tutaj dzisiaj wydarzy u nas. Właśnie dostałem info, że gołąbki o godzinie 7 wystartowały. Także co, myślę, że godzinka 40 powinny się meldować u nas tutaj na miejscu. Na chwilę obecną wiaterek jest naprawdę znikomy. Tak patrząc po tych moich drzewkach, to delikatnie południowo-wschodni, także leciutko w dziób mają. Ale to naprawdę jest pici pici kłak, jak to się mówi, nie? Gołębniczki ogarnięte, wysprzątane. Jak to teraz zresztą na bieżąco, praktycznie codziennie, co dwa dni się tam sprząta, także nie ma za bardzo co. Wdowców jest 22 sztuki samców, później samiczki, wszystko poogarniane. Gołębniczek samic też ogarnięty. Namieszamy wodę, karmę, no i będziemy czekać. Dzisiaj tutaj znajomi z sąsiedniego oddziału mają przyjechać na lot, popatrzeć. Zobaczymy, może będzie na co. Godzina 30, mija. Lada moment, coś powinno się pojawić. Dzisiaj tutaj komisja antydopingowa zawitała na kontrolę. Chłopaki będą obserwować, patrzymy. Wiatr już taki dość mocny się zrobił. Lada moment, coś powinno się pojawić. Kurwa, ten opcja już mógł dawno chuja rozwijać. Andrzej, cała grupa idzie, cała grupa. 5 sztuk, 6. Dwa na pewno są twoje. Kolejne. Siada Fiedler, białolotem. Bardzo dobrze, stary się nam. 3, 4 głęby. Patrz, Andrzej, ci się wszystko odbija. Witam. No, nie wylatały się. No? Kto wysiada, biorą? Chodź. Thank you.
No około 20 będzie. 20 teraz będzie. No mało, mało, tam to też tak latało. Teraz tak buja nimi, wiesz, jeszcze. Ale teraz patrzę. Zagląda. Właśnie jesteśmy po locie, emocje trochę opadły. Super gębie dzisiaj znowu uderzyły. Zaraz pokażemy jak to. No. Na chwilę obecną jest 40 gołębi z 50. I zaraz. O, przyleciał następny. O, jest kolejna samiczka. Od kolei i Andrzeja Kinacha. Akurat. Nie wiem, nie widziałem, że karma. 41, także jeszcze 9 gołębi walczy. No powiem szczerze, rano mówiłem bezwiecznie praktycznie, ale później wszystko się takie zerwało, gołębie miały wiatr w dziób dość mocno. Mamy pierwszy gołąb wsiadł, 8.46 w sumie były dwa razem, jeden później zszedł. 8.47, no i tu siadło 7 albo 8 gołębi naraz. Ale gołębie się chciały zabić o tą karmę. Ja kupiłem ten mowca, mam. No w sumie nawet więcej, nawet 9. Te młotki są, ale nie takie są jak on powinien. No zobaczcie jak się gołąbki, gołąbki nalatywały. Także wszystko bardzo fajnie się znowu dzisiaj naleciało. Zaraz zobaczymy w gołębniku jak się. Dobra, zobaczymy gołąbki w jakiej formie, w jakiej kondycji są. Wszystko superancko. Siedzi, buczy sobie. O, wszystko fajnie. Gołąbki w super kondycji, nic tam po nich nie widać. Ten jeszcze czeka na swoją samiczkę, mam nadzieję, że za niedługo doleci. Ten niestety też jeszcze czeka na samiczkę. Tam już dwie są. Tutaj są. No za niedługo jedziemy na zegary, gdzieś tam lot ponownie bardzo fajnie wyszedł, fajnie udany z tego co tak telefonicznie słychać. Nawet tak kolega Andrzej Kinach mi tu przewidział, że dzisiaj gdzieś tam grupą usiądą i faktycznie tą grupą siadły te gołębie. Andrzej tu bardzo dużo też mi pomaga w przygotowaniach tych gołębi, dużo wskazówek, także to wszystko fajnie wychodzi, gdzieś na bieżąco też widzi te treningi gołębi. No i widać to doświadczenie hodowlane, bo już wczoraj, w sumie nawet dzisiaj samego rana też mówi, że tam musi być uderzenie grupą. No i faktycznie też tak było, ostatnio też się tak udało. No a jak to wyjdzie na listach, no to już wieczorem się dowiemy, wieczorem przyjdą listy, wszystko na listach
Na chwilę obecną brak tylko 6 gołębi. Dodam, że wszystko to są gołębie roczne, bo tylko takie mam. O, wszystko się cieszy sobą. Także kolejny lot udany. Teraz byle, żeby tylko ta reszta gołąbków doleciała. 6 sztuk brakuje. Mniej więcej wiem których, także za niedługo przyjdę. Będę obserwował. Jest dopiero godzina 10:40, także spokojnie mają do wieczora czas, żeby się nalatywać. No i witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj już mamy czwartek. Wczoraj dość późnawo wróciłem. Nie zdążyłem wszystkiego ogarnąć, jeśli chodzi o podsumowanie, listy i tak dalej. Właśnie zaraz gołąbki puszczam na oblot. Słońca już jest i z daleka widzę, że coś nawet doleciało. Teraz zobaczymy co. No jest samczyk wrócił. Co prawda nie jest to nadal mój pupil. No chodź, no pokaż się jak wygląda. Chodź. No ale jest, super, już doleciał. Także z tego lotu czego nie ma 3 gołąbków jeszcze. Myślę, że coś tam może jeszcze kapnąć. Gołębia wpuszczę i zaraz startuję na oblot. No i już jestem. Gołąbki trenują, także mamy chwilę akurat, żeby coś nagrać. Więc tak, może jeśli chodzi o podsumowanie tego lotu. Z rana gdzieś tam około godziny 7 to tak teraz praktycznie bezwiecznie. Listki stały w miejscu, natomiast gdzieś od godziny 8 ten wiatr taki dość silny się zrobił. Gołąbki miały centralnie w dziób. Troszeczkę nawet taki boczny wiatr południowy, można by powiedzieć. Zakoszowanych gołębi było 50 sztuk. Na chwilę obecną 47 w domu. Na noc nie było 4 gołębi, teraz jeden samczyk doleciał. Także 3 sztuk brakuje, 2 samiczek, 1 samca nie ma. Jeśli chodzi o wyniki, też bardzo, bardzo fajnie to wszystko wyszło. Ja już sobie tutaj otwieram nasze listy. I zaraz wam powiem, jak to wszystko się tutaj udało odbić. Ogólnie siadły na początku pierwsze 2 gołębie, co będzie też widać na filmiku. I później nadleciała grupa 9 sztuk. Także to też była taka szpica. No i dobra, i mamy oddział. Już wam mówię, jak to wyglądało w oddziale. Zacząłem odbijać od 13 gołębia, 8, 13, 58, 59, 64, później 77, 78, 79, 80, 83, 84, także w setce tych gołębi jest 11 sztuk. Na lot wysłanych gołębi 3549. I ilość hodowców 74. I teraz tak, jeśli chodzi o serię, to też bardzo fajnie to wyszło. Już wam mówię, jak to wyszło. Gdzie jest? Jeśli chodzi o mistrzostwo seryjne, tutaj miałem najlepszą serię. Jeśli chodzi o seria z całości, 3 seria w oddziale. I jeśli chodzi o mistrzostwo rocznych, była 2 seria. Także no naprawdę bardzo fajnie, jestem mega zadowolony. A jeśli chodzi też o ilość jeszcze, to 50 gołębi zakoszowanych, 28 sztuk w konkursie. Także też jest ponad 50%. A jeśli chodzi o sekcje, w sekcji 2 najlepsze serie. Najlepsza seria z całości, najlepsza seria z typowanych. I w sekcji na chwilę obecną jesteśmy na pierwszym miejscu z typowanych, na pierwszym miejscu z całości. W oddziale na pierwszym miejscu z typowanych, na drugim miejscu z całości i na drugim miejscu w mistrzostwie rocznych. Także no naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Przykładam się do tych gołębi, domyślałem się, że będzie to fajnie wychodziło, ale powiem szczerze, nie sądziłem, że aż tak. No teraz to, żeby to towarzystwo się jeszcze dobrze zlatywało. Dzisiaj 3 sztuk nie ma, ale pogodę mają super, także myślę, że coś powinno jeszcze dolecieć. Z zeszłej soboty dalej brakuje mi tego fajnego samca. Gdzieś tam cały czas za nim zaglądam. Zobaczymy, może jeszcze mu się uda dolecieć. Na razie nikt nie dzwonił, nikt się nie odzywał o niego. Może jeszcze gdzieś tam walczy w powietrzu.
O, idzie jakiś tutaj. Ale to obcy chyba. No i co, no na dzień dzisiejszy to by było tyle. Dzisiaj mamy czwartek, no i znowu szykujemy gołębie na kolejny lot w niedzielę lub w poniedziałek. Zobaczymy, jak to wszystko zresztą wyjdzie, kiedy ten lot się odbędzie. Planowo jest, lot jest zaplanowany na niedzielę. No i coś tam nagramy, całość, wszystko pójdzie, 47 na chwilę obecną jest. Jeśli coś jeszcze dzisiaj doleci. Kurczę, się nie wyspałem. Jeśli coś jeszcze dzisiaj doleci i będzie w dobrym stanie, także to też jeszcze pójdzie. No i co, no i na chwilę obecną to by było na tyle. Trenujemy ptaki dalej. Wstajemy wcześnie, mimo że się nie chce. I działamy. Dla wszystkich, którzy teraz w weekend lecą, udanych, dobrych lotów życzę. Pozdrawiam Was, cześć. Jeszcze taka szybka dogrywka. Podczas oblotu teraz skończyłem, właśnie wpadł drugi samczyk. Także brakuje tylko dwóch gołąbków. Fajnie, że te dwa samczyki doleciały, bo samczyków i tak jest już o 10 mniej, także fajnie, żeby się trzymały. Zaraz go tu podkarmimy, trochę otworzymy cele i się nacieszy. No i także z tego lotu brakuje jeszcze dwóch sztuk, dwóch samiczek.